Dzień dobry, witamy. Zapraszamy Państwa. Kolejne posiedzenie Sejmu przed nami, więc chcemy kilka słów powiedzieć o bieżących tematach, które będą przedmiotem prac legislacyjnych obecnego posiedzenia Sejmu. Chciałbym zacząć od kwestii związanych z VAT-em. Są dwa projekty, które z jednej strony ułatwiają pewne procedury związane z rozliczaniem w systemie VAT, a drugie są też elementem uszczelnienia systemu VAT w obszarze transgranicznym, czyli tych usług i tych produktów, które są realizowane w ramach wymiany handlowej pomiędzy krajami. Zacznę od projektu, który dotyczy ułatwień rozliczeń podatkowych właśnie w systemie VAT. To jest podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 2 miliona do 2 milionów euro, czyli ułatwienie procedur dla tych mniejszych podatników w zakresie rozliczenia systemu VAT. Uproszczenie rozliczenia VAT poprzez stosowanie proporcjonalnego odliczenia, czy zliberalizowanie warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Natomiast drugą kwestią są kwestie związane z uszczelnieniem systemu podatkowego. Mówimy tutaj o transakcjach, które odbywają się w tak zwanym reżimie transgranicznym. To jest częściowe wdrożenie, a częściowe regulacje krajowe dyrektywy o e-commerce w ramach przepisów unijnych, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Skupiłem się na tych dwóch projektach na początku, ponieważ tak jak Państwo wiecie, wczoraj dokonaliśmy pewnego też podsumowania kwestii związanych z podatkami, kwestii związanych z tym, jak wyglądało uszczelnienie systemu podatkowego od kilku lat. Te rzeczy nie dzieją się przypadkowo, te rozwiązania, które doprowadziły do zwiększenia poboru VAT-u przy jednoczesnym obniżeniu podatku PIT, CIT oraz chociażby niektórych stawek VAT-owskich na różne produkty, było możliwe dzięki temu, że te osoby, które do tej pory nie płaciły podatku VAT, które kradły tak naprawdę, które uciekały przed podatkami, zaczęły te podatki płacić, a dzięki temu, że te podatki zaczęły płacić, inne osoby mogą mieć obniżone podatki. Zdecydowaliśmy się na obniżenie podatku PIT, CIT i było to możliwe właśnie dzięki temu, że jednocześnie uszczelnialiśmy system podatkowy, a uszczelniony system podatkowy pozwolił nie tylko na zwiększenie przychodów po stronie budżetu państwa, ale również na obniżenie podatków powszechnych. Mówię tutaj przede wszystkim o podatku dochodowym. Ja kilka liczb w tym zakresie chciałbym przypomnieć, bo to jest pewnego rodzaju też weryfikacja tego, jak wyglądały właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach, jeżeli chodzi o sektor finansów publicznych, a jak system podatkowy uszczelniali nasi poprzednicy. Spójrzmy na CIT. W tym obszarze doszło do bardzo dużej zmiany z 32 miliardów, 33 prawie miliardów złotych do 85 miliardów złotych, jeżeli chodzi o przychody, a w tym roku planowany jest to poziom około 95 miliardów złotych. To oznacza, że łączny planowany wzrost od 2016 roku to jest 190%, pomimo tego, że CIT w tym czasie został obniżony, bo przypomnijmy, że obniżyliśmy podatek CIT z 19 do 15%, a później do 9% w 2019 roku. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o PIT, czyli tam też bardzo mocno obniżony podatek z 18 do 17% na początku, a później, tak jak Państwo wiecie, w zeszłym roku do 12%. Jednocześnie podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, czyli kwotę, od której w ogóle nie płaci się podatku, z nieco ponad 3 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Również drugi próg podatkowy został podniesiony tak, aby obowiązywał dopiero od wyższej kwoty 120 tysięcy złotych. W tym samym czasie luka VAT została zmniejszona z 24% do nieco ponad 4%, to też właśnie mechanizmy, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów, umożliwiły. Szanowni Państwo, mówię o tym dlatego, że dzisiejsze rozwiązania, które przyjmuje Sejm, są elementem z jednej strony uszczelnienia systemu podatkowego, a z drugiej strony też ułatwienia tych rozliczeń dla przedsiębiorców, które są mniejsze, i na tym posiedzeniu Sejmu te sprawy będziemy procedować. Tak, na pewno bardzo dobre rozwiązania, Szanowni Państwo, bo jednak one były również związane z tą polityką, którą przez lata rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził, czyli z walką z mafiami VAT-owskimi. I dzięki tym licznym ustawom i regulacjom, które zostały wprowadzone, uszczelnieniu VAT-u, możemy dzisiaj realizować ambitne programy społeczne, ambitną politykę gospodarczą, z której mogą korzystać nasi obywatele. Również w tym trudnym czasie możemy wprowadzać szereg dodatków i różnych programów, które są nacelowane na wsparcie naszych obywateli w tym czasie trudnym, w związku chociażby z tą wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Szanowni Państwo, taką ustawą, która być może nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem medialnym, natomiast myślę, że jest istotną, a która będzie rozpatrywana na tym posiedzeniu
Sejmu jest zmiana ustawy o dozorze technicznym. Dozorze technicznym, który dotyczy Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji, które mu podlegają. Ta ustawa wprowadza liberalizację przepisów, dzięki którym nasi sojusznicy, którzy pracują na terenie naszego kraju, przybywają do Polski, ich wojska, a także pracownicy cywilni będą zwolnieni z szeregu procedur, utrudnień w zakresie możliwości korzystania z urządzeń, które takiego dozoru technicznego wymagają i wymagają na przykład zgody szefa wojskowego dozoru technicznego. Taka zgoda nie będzie w wielu przypadkach już potrzebna. Dzięki temu ta praca służb wojskowych, wojsk sojuszniczych na terenie Polski będzie na pewno będzie uproszczona, ułatwiona i to ma oczywiście bez wątpienia związek również z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Kolejną ustawą, która również będzie procedowana na tym posiedzeniu, jest to ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Tutaj również dosyć duże zmiany, które wynikają z prawa unijnego, z wdrażania dyrektyw unijnych. Te przepisy regulują zasady wydawania zmiany oraz cofania homologacji, a także zasady dopuszczania pojazdów, a także kontroli zgodności tych pojazdów i ich wyposażenia z obowiązującymi przepisami. Tym na pewno będziemy zajmować się również podczas tego właściwie już rozpoczętego czy rozpoczynającego się za godzinę posiedzenia Sejmu. Szanowni Państwo, teraz jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania bieżące. Bardzo proszę, pani redaktor Drost. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Ja chciałabym też zapytać, czy dzisiaj odbędzie się Rada Ministrów, jakie tematy będą poruszane. I też chciałabym pana rzecznika zapytać, bo dzisiaj pan premier udaje się do Arabii Saudyjskiej. Też chciałabym zapytać, jakie tam również tematy będą poruszane na tym wyjeździe. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o posiedzenie Rady Ministrów, to tak, dzisiaj się odbędzie pod nieobecność pana premiera. Mimo wizyty jest porządek obrad, już właśnie zerkam do projektu porządku obrad. Dzisiaj będzie to ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz między innymi ustawa o pomocy państwa, przepraszam, o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Te dwa główne tematy. Być może jeszcze dojdzie trzeci, ale to jest do rozstrzygnięcia teraz jeszcze przez pana premiera. Natomiast tak jak państwo wiecie, faktycznie dzisiaj pan premier udaje się do Arabii Saudyjskiej. Główne tematy to tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, ale również kwestie związane z inwestycjami w obszarze odnawialnych źródeł energii. Arabia Saudyjska jest tutaj też dużym inwestorem w tym obszarze nowych technologii, zarówno energetycznych, jak i innych technologii, które przygotowuje razem z różnymi partnerami gospodarczymi. Dla nas też jednym z istotnych tematów jest kwestia związana z sektorem spożywczym, rolniczym. Chcielibyśmy też porozmawiać na temat eksportu naszych towarów rolniczych, przetworzonych i nieprzetworzonych właśnie do Arabii Saudyjskiej. Wiemy o tym, że to jest duży partner gospodarczy i w tym obszarze też ma określone deficyty, dlatego wydaje się ta współpraca możliwa do nawiązania i poszerzenia. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Maciej Sztykiel, Radio RMF. Dwa pytania w sprawach bieżących. Pierwsze to jest to, co dzieje się obecnie w Sejmie, czyli protest okupacyjny. Tam złożony został obywatelski projekt ustawy. Panowie na pewno rzecznicy wiedzą. Czy jak państwo się na to zapatrują, jak rząd na to się zapatruje, czy ten projekt ma szansę na uznanie i czy będzie brany pod uwagę na tym posiedzeniu Sejmu, tak jak domagają się protestujący. A drugie pytanie? Drugie pytanie dotyczy też ustawy, która wczoraj była na Komisji Gospodarki. Szeroka ustawa zgłoszona przez prezesa UOKiK-u, ale mi chodzi o konkretny zapis. To jest ustawa o konkurencji, ochronie konkurencji i tam jest zagrożenie, jak mówią eksperci, jak mówi rynek pracy, dla tajemnicy adwokackiej, bo urzędnicy UOKiK-u mają dostać uprawnienie podczas kontroli w podmiocie gospodarczym, by pobieżnie przejrzeć dokumenty, nawet jeżeli deklaruje podmiot kontrolowany, że są one objęte tajemnicą adwokacką lub nawet obrończą. No i czy to jest dobry kierunek zmiany? Panie redaktorze, tej drugiej kwestii, nie wiem, czy ty, Rafał, kojarzysz ten drugi temat jakoś szczegółowo? Trwają teraz prace w komisji, także poczekajmy, jak ta ustawa ostatecznie będzie wypracowana, jakie będzie stanowisko parlamentarzystów, którzy pracują nad tą ustawą. Natomiast rzeczywiście toczy się taka dyskusja. No, zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt tego przepisu. Natomiast jeżeli chodzi, szanowni państwo, o protest osób z niepełnosprawnościami, który się rozpoczyna. My od samego początku, gdy objęliśmy rządy, z dużą troską patrzyliśmy na właśnie działania społeczne rządu w różnych obszarach. I oczywiście przez lata podejmowaliśmy różnego rodzaju kroki zwiększające nakłady właśnie mające na celu
pomoc tym osobom, rodzinom osób niepełnosprawnych. I może posłużę się tutaj faktami, bo oczywiście emocje zawsze są silne w tego typu sytuacjach, to jest naturalne, wynika to z naturalnej empatii, którą ma każdy człowiek. Natomiast fakty są takie, że w porównaniu do 2015 roku my podjęliśmy szereg działań, które zwiększają nakłady właśnie w tym obszarze. Posłużę się tutaj może konkretnymi faktami. W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczone było 15,5 miliarda złotych. W roku 2022, tym, który już jest zamknięty za nami, przeznaczono ponad 37 miliardów złotych. To jest wzrost o 21,5 miliarda złotych, czyli dużo ponad 100% w tym okresie, o którym mówimy. Jeżeli chodzi o świadczenia pielęgnacyjne, one w 2015 roku wynosiły 1200 zł, dziś od 2023 roku jest to 2458 zł, to jest ponad dwukrotny wzrost w stosunku do tego, co było wcześniej. Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak renta socjalna, to przede wszystkim w 2018 roku my zdecydowaliśmy o tym, żeby zrównać rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. I w tej chwili renta socjalna wynosi na ten rok 1588 zł, czyli właśnie jest zrównana z tą kwotą, a w roku 2015 wynosiła 739 zł. Mówię o tych liczbach dlatego, że w tej kontekście całej debaty, która ma miejsce w tej chwili, warto o tych faktach przypomnieć. To nie jest tak, że przez ostatnie lata w tym obszarze nic się nie zadziało. I oczywiście życzylibyśmy sobie i pracujemy nad różnego rodzaju rozwiązaniami, które by polepszyły sytuację osób z niepełnosprawnościami. Natomiast nie jest prawdą, że w tym obszarze nie poczyniono daleko idących dobrych kroków. A czy one są niewystarczające? Zawsze w tym obszarze będą deficyty, które będziemy starali się uzupełniać, a uzupełniamy je między innymi dzięki temu, że właśnie mogliśmy skutecznie uszczelnić finanse publiczne. I minister Marlena Maląg dzisiaj też będzie miała konferencję prasową, do tych spraw się też odniesie. Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko dodam może jedną rzecz. To znaczy ja z bólem serca patrzę na te osoby niepełnosprawne, które dzisiaj zdecydowały się wejść do Sejmu i leżą na korytarzu. Natomiast naprawdę rozwiązań legislacyjnych nie wypracowuje się na korytarzu sejmowym, tylko warto się spotkać, warto rozmawiać, a to, że rzeczywiście wsłuchujemy się w głos osób niepełnosprawnych i tego środowiska, świadczą chociażby postulaty protestu, które również inicjowała przecież pani Hartwig w 2018 roku i te oczekiwania, które wówczas formułowała, związane chociażby ze zrównaniem renty socjalnej, tak, z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy, zostały spełnione. Także naprawdę wsłuchujemy się w głos tego środowiska i szereg rozwiązań, o których mówił tutaj pan minister Miller, jest wdrażanych. Wszystkie dodatki, świadczenia są regularnie podnoszone i one są o niebo wyższe od tych, które były w 2015 roku, aczkolwiek rzeczywiście być może są konieczne ruchy dalej idące i na pewno będziemy takie rozwiązania rozważać. Bardzo proszę, pan redaktor. Aleksander Wojek, Telewizja Republika. Ja tylko jedno pytanie. Czy premier Mateusz Morawiecki będzie chciał się spotkać z protestującymi na korytarzach sejmowych? Panie redaktorze, od tego w tej chwili, żeby rozmawiać z osobami, które zgłaszają swoje postulaty, jest pani minister, wiceministrowie, którzy, tak jak mówię, dzisiaj się odniosą do tej sytuacji, która ma miejsce w Sejmie. Odnosząc się również do tych faktów, które miały miejsce w ostatnich latach, czyli zmian legislacyjnych, zmian finansowych przede wszystkim dla tych osób, które miały miejsce. I minister Maląg ma pełne upoważnienie pana premiera w tym zakresie. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękujemy za udział w konferencji. Miłego dnia życzymy.